ty uważasz, że na przykład nasza pierwsza dama powinna wyjść ze strefy swojego komfortu i zaszaleć, jeśli chodzi o swoje stylizacje, wiesz, wizerunek? Nie, ja myślę, że... Znaczy, ja jestem w ogóle generalnie kiepski z polityki, a zwłaszcza jeszcze kogoś, kto w niej nie uczestniczy, nie chciałbym o nim rozmawiać. Myślę, że pierwszej damy zadaniem nie jest wprowadzanie trendów na salony, tylko reprezentowanie głowy państwa, ale również samej siebie. Myślę, że ekstrawagancka stylizacja nie załatwi tutaj sprawy. Ale wiesz, to uważasz twoim zdaniem, nie wiem, czy myślę, że jakieś tam zdjęcia widziałeś pani Dudy, że jednak wiesz, te garsonki, spódniczki, płaszcze, to jest coś, w czym się sprawdza i jakby popierasz to? Nie, nie popieram ani nie potępiam. Rzadko widuję, o może tak. I nie miałbym chyba podstaw do oceny tej sytuacji.